W systemie Symfonia został opublikowany nowy wzór deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami. Deklaracja CIT-8 jest dostępna z menu Deklaracje. Rozwijamy ikonę strzałki przy plusie i wybieramy deklarację CIT-8. Generuje CIT-8 za rok 2023. Sama deklaracja zmieniła się nieco od poprzedniej wersji. Oprócz zmian kosmetycznych pojawiły się istotne zmiany w załącznikach. I tak, przechodząc do sekcji C, widzimy, że zniknął nam załącznik CIT-WZ, a w ramach tego pojawił się załącznik CIT-E. Dotyczy on fundacji rodzinnych. W obecnej wersji Symfonia nie obsługujemy załącznika CIT-E. Zniknięcie załącznika CIT-WZ nie spowodowało jednak zmian w sekcji E5 dotyczącej zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z operacji handlowych. Użytkownik dalej zobligowany jest do wypełnienia tej sekcji. W związku ze zniknięciem załącznika CIT-WZ dodaliśmy w lewym dolnym rogu nowy przycisk dotyczący szczegółów sekcji E5, gdzie operator może zweryfikować kwoty wyliczone w deklaracji. Klikając w przycisk Szczegóły sekcji pojawi się nowe okno. Okno jest odzwierciedleniem poszczególnych puls sekcji E5 deklaracji. Każda z zakładek prezentuje inną część. I tak w części E5.1, w części deklaracyjnej, widzimy wartości 0. Analogicznie przechodząc do nowego okna, widzimy, że sekcja E5.1 również nie pokazuje żadnych wartości. Patrząc dalej i analizując sekcję E5.2, widzimy, że w deklaracji mamy wyliczoną kwotę 14 194,76 zł. Operator, przechodząc na drugą zakładkę dotyczącą prezentacji wartości w sekcji E5.2, może sprawdzić, jakie są szczegóły wartości wynikających tutaj z tej wyliczonej kwoty, czyli jakie dokumenty składają się na tą konkretną wartość prezentowaną w deklaracji. Analogicznie jest w pozostałych zakładkach. Jeżeli chodzi o samą deklarację CIT-8, to są najważniejsze zmiany, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w nowej wersji. W drugiej części opowiem o zmianach w załącznikach do deklaracji CIT-8. W systemie Symfonia został opublikowany nowy wzór deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami. W drugiej części przedstawię Państwu najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone do załączników. Załącznik CIT i P. W załączniku został zmieniony sposób numeracji, a w ostatniej sekcji G usunięto informacje o kodzie klasyfikacji dla jednostki terytorialnej. Obecnie takiego kodu nie trzeba podawać. Kolejny załącznik to załącznik CIT-BE. Analogicznie jak w przypadku załącznika CIT i P został zmieniony sposób jego numeracji. Dodatkowo sekcja B3 uległa zmianie. W nowej wersji załącznika należy podać okres, za jaki podatnik poniósł koszty kwalifikowane, które nie zostały odliczone w poprzednich latach. W sekcji B3 umożliwiliśmy zatem dodanie zakresu dat oraz kwoty odliczenia. Kolejny załącznik to CIT-KW. Na nim również zmienia się sposób numeracji załącznika. Ponadto zmienia się część A. W nowej wersji wskazujemy nazwę podmiotu, a sekcja A2 z adresem siedziby nie jest już dostępna. Załącznik CIT-D. W tym załączniku zmian jest nieco więcej niż w poprzednio omawianych. Zmianie ulega cała sekcja C. Część C zawiera tylko kwotę ogółem otrzymanych darowizn bez podziału na poszczególne osoby prawne, tak jak to było w poprzedniej wersji. Informacja o poszczególnych kwotach darowizn od osoby prawnej została przeniesiona nieco niżej, jako wiersz podsumowujący poszczególnych darczyńców. Dodatkowo pojawia się czwarty darczyńca w sekcji C4. W poprzedniej wersji na deklaracji można było zamieścić tylko trzech darczyńców. Analogiczne prace zostały wykonane w sekcji E, która w poprzedniej wersji załącznika była prezentowana jako sekcja D. Na formularzu załącznika CIT-D nie wyświetlamy szczegółów poszczególnych sekcji, a do listy darczyńców i obdarowanych możemy dostać się za pomocą przycisku Dane deklaracji.
Szczegółowe dane tych sekcji znajdziemy jednak na wydruku załącznika CIT-D oraz w samej schemie. Ostatni załącznik to CIT-PD. Tutaj również pojawia się numeracja załącznika, natomiast istotną zmianą, która dotyczy tego formularza, jest zmiana sekcji D, w której wykazuje się dane podmiotu powiązanego. Sama sekcja D nie jest widoczna bezpośrednio na formatce załącznika i aby ją uzupełnić, należy za pomocą przycisku Dane deklaracji wprowadzić dane podmiotu powiązanego. Dane te przenoszą się bezpośrednio do sekcji D, która widoczna jest na wydruku załącznika, jak i również w schemie.